W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się ciągnikowi od marki Klas. Jest to Klas Arion 430 w wersji First Class. Serdecznie zapraszam na prezentację, sprawdźmy ten ciągnik. Tylko na chwilę. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, aby nie przegapić nowych pojawiających się filmów. Design ciągników marki Klas, patrząc na przykładzie Ariona 430, jest dosyć charakterystyczny. Mamy tutaj taki ten czarny pasek służący za wloty powietrza do silnika oraz umożliwia odprowadzanie ciepła. Kratki mamy również po lewej, jak i po prawej stronie maski oraz mamy takie te okrągłe światła w takich trzech miejscach. Tutaj mamy akurat trzy pary takich świateł. Tu jeszcze mamy takie dosyć ostre linie, takie agresywne wcięcia na masce. Na pewno to też wpływa na taką poprawę nowoczesności wyglądu tego ciągnika. Moim zdaniem ciągniki marki Klas wyglądają dobrze, na pewno mogą się podobać. Wyróżniają się wśród innych ciągników i jeszcze do tego mamy ten taki jasny odcień zieleni, mocno kojarzony właśnie z marką Klas, więc myślę, że całość jakoś fajnie ze sobą spójnie współgra. W skład serii Arion ciągników Klas wchodzi 7 modeli o oznaczeniach od 410 do 470. Jest również w portfolio producenta dostępna wyższa wersja, również o nazwie Arion, jednak o wyższych oznaczeniach. Natomiast jest to, można powiedzieć, taki już osobny ciągnik, więc nie będziemy się na nim zbytnio skupiać w dzisiejszym odcinku, ponieważ my mamy dzisiaj do dyspozycji model Arion 430. Niezależnie od wersji, na jaką się zdecydujemy, jeżeli chodzi o serię Arion 400, to mamy tutaj ten sam silnik. Jest to jednostka o pojemności około 4,5 litra. I akurat w prezentowanym dzisiaj modelu generuje ona moc około 115 koni mocy maksymalnej oraz około 505 Nm momentu obrotowego. Jest to również podawane w specyfikacji jako wartość maksymalna. Natomiast jeszcze wspomnę o tym, że jest to silnik czterocylindrowy, objęty normą emisji spalin Stage 5. Mamy również tutaj układ AdBlue, więc ciągnik jest oczywiście dostosowany do dzisiejszych wymogów, jeżeli chodzi o ekologię. Ciągniki z serii Arion 400 dostępne są również w wersji o oznaczeniu M i w skład tej serii wchodzą trzy modele i głównymi różnicami, jakie są dostępne w tej wersji, to na przykład pięcioosobowa kabina, wtedy mamy prawą szybę boczną przeszkloną praktycznie całkowicie i na pewno to wpływa na poprawę widoczności. Jest to wersja, która posiada również jeszcze kilka takich udogodnień. Jest ona dedykowana w głównej mierze do na przykład koszenia poboczy, utrzymywania czystości przy drogach, ponieważ właśnie ta pięciosłupkowa kabina poprawia widoczność, więc właśnie dla takich zastosowań jest dedykowana ta seria. Wszystkie ciągniki z serii Arion 400 dostępne są w trzech wersjach wyposażenia: Standard, CIS oraz CIS Plus. Skrót rozwinięcia CIS to Class Information System. Głównie tutaj zachodzą zmiany wtedy we wnętrzu ciągnika. Mamy m.in. joystick, wyświetlacz. W wersji CIS Plus mamy jeszcze elektrohydraulicznie sterowane zawory. Ale jakieś większe takie różnice, szczegóły będziemy sobie na bieżąco mać w dalszej części prezentacji. Prezentowany dzisiaj ciągnik Arion 430 występuje w wersji First Class i w jej skład wchodzi m.in. skórzana kierownica czy klimatyzowany schowek. Jest to jeszcze taka wersja, można powiedzieć, bardziej też specjalna. Dodatkowo mamy na przykład w tym ciągniku amortyzowaną kabinę, tak jak można zauważyć, oraz jeszcze dodatkowe oświetlenie LED. No, mnogość takich wersji czy konfiguracji ciągnika jest całkiem spora. Po więcej szczegółów oczywiście odsyłam na stronę producenta, można tam się na pewno jeszcze bardziej szczegółowo z tym wszystkim zaznajomić. Wymiary tego ciągnika, jeżeli chodzi o długość, to około 4,4 metra, rozstaw osi to około 2,5 metra, natomiast wysokość to około 2,7 metra. I zaznaczę, że są to wymiary, które się mogą mocno zmieniać zależnie od wersji. Myślę, że jeżeli ktoś już decyduje się na jakiś ciągnik, to do dokładnej wersji, na jaką już się zdecyduje, to dostanie również dokładniejsze wymiary, ponieważ no ciężko tutaj jakoś to tak bardziej sprecyzować, jakie każda wersja mogłaby mieć wymiary, więc podamy takie wymiary orientacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o koła, to w tym egzemplarzu mamy koła na tyle w rozmiarze 540x65R38, natomiast koła, które mamy na przodzie ciągnika, mają rozmiar 440x65R28. Jest to ogumienie typowo rolnicze. Oczywiście są również dostępne inne rodzaje ogumienia. Więcej informacji jak zwykle znajduje się oczywiście w katalogu. Link do strony znajduje się w opisie filmu. Masa całkowita tego ciągnika to 5200 kg. Natomiast
Dopuszczalna masa całkowita tego ciągnika to 9000 kg. Jeżeli chodzi natomiast o przednią oś tego ciągnika i ogólnie przód, no to akurat w tym egzemplarzu w wersji First Class mamy oś amortyzowaną, nosi ona nazwę Proactive. Występuje również oczywiście oś sztywna, zależy to od tego, na co się decydujemy. Możemy również mieć przedni tuz, tak jak widoczny tutaj. Jego maksymalny udźwig to 2800 kg. Możemy się również zdecydować na przedni WOM. Wtedy będzie mógł on pracować z prędkością 1000 obrotów na minutę. Natomiast promień zawracania to około 4,5 metra. Możemy również zdecydować się tutaj na ładowacz czołowy wraz z zabudową fabryczną. No, mnogość tutaj konfiguracji rozbudowy ciągnika jest dosyć duża, więc zależnie od potrzeb, jakie mamy na gospodarstwie, możemy sobie rozbudować ciągnik pod własne potrzeby, więc pod tym względem myślę, że również ciągnik wypada bardzo dobrze. Jeżeli chodzi natomiast o otwieranie maski, to tutaj zapadkę mamy po lewej stronie. Musimy ją przekręcić, następnie wcisnąć i możemy sobie już unieść maskę do góry. No i tu warto powiedzieć o tym, że unosi się ona naprawdę bardzo wysoko. Mamy tu też taki pasek w formie takiego ogranicznika oraz ułatwią zamykanie maski. Tam w tylnej części tej maski są takie dwa duże siłowniki do unoszenia maski. Na pierwszy rzut oka mamy widoczny filtr powietrza, suchy. Tutaj jest on otwierany tymi zatrzaskami. Jest również zestaw chłodnic, między innymi główna chłodnica cieczy chłodzącej czy chłodnica klimatyzacji. I co jeszcze tutaj warto wspomnieć, to możemy sobie tutaj odbezpieczyć dwie blokady. Następnie tutaj również jeszcze sobie możemy otworzyć oraz unieść tutaj filtr powietrza wraz z pierwszą chłodnicą. Na pewno ułatwi to wyczyszczenie ciągnika przy jakiejś pracy w dużym zakurzeniu. Też to na pewno jest na plus. Tak samo zamykamy poprzez pchnięcie. Tutaj jeden zatrzask, drugi cyk, cyk. Szybkie rozwiązanie. Łatwe w obsłudze. Tu jeszcze mamy takie dwa siłowniczki, które ułatwiają otwieranie tej części, więc też to na pewno na plus. Po lewej stronie ciągnika pod kabiną tutaj mamy zbiornik paliwa. Jego pojemność to 190 litrów oraz tutaj jest jeszcze mniejszy zbiornik na płyn AdBlue. Jego pojemność to 22 litry. Zależnie od wersji pojemności mogą się nieco różnić. Natomiast tak już bliżej tutaj ciągnika, bliżej silnika, to mamy m.in. wlew oleju do silnika, zestaw filtrów, kompresor klimatyzacji, sprężarkę, no i oczywiście te chłodnice, o których wspomnieliśmy sobie wcześniej. Po prawej stronie natomiast mamy m.in. tutaj układ wydechowy poprowadzony na samą górę. Tutaj mamy jeszcze kolejny filtr, jest rozrusznik, alternator, tutaj jeszcze jest widoczna turbosprężarka, a także tu jeszcze w oczy rzuca się zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego. Maska jest zamknięta, więc przechodzimy na tył ciągnika. Jesteśmy na tyle ciągnika, mamy ciągnik z uchwytami hakowymi kategorii trzeciej. Maksymalny udźwig to 5250 kg. Jest jeszcze taka dodatkowa opcja takiego udźwigu już naprawdę maksymalnego i wtedy może on wynosić nawet 6250 kg. Są odciągi takie skręcane i blokowane sworzniem. Dodatkowo mamy tutaj dolny zaczep, zaczep Piton Fix, zaczep przesuwny automatyczny na szynie. Jeszcze wrócę na chwilkę do podnośnika. Może mieć on również amortyzację wstrząsów, tak samo jak przedni tuz czy ładowacz czołowy, więc to też na pewno warte odnotowania. Jeżeli chodzi o wałek WOM tego ciągnika, to może on pracować w prędkościach 540, 540 Eco oraz 1000, a także w prędkości zależnej od prędkości jazdy. Nie wszystkie prędkości są dostępne we wszystkich wersjach. Więcej informacji wyświetla się teraz na ekranie. Można sobie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Natomiast w Arionie 430 w standardzie występuje wałek z prędkością 540 oraz 1000 obrotów na minutę. Jeżeli chodzi natomiast o hydraulikę tego ciągnika, możemy mieć tutaj maksymalnie 3 pary wyjść hydraulicznych, jeżeli mówimy o sterowaniu mechanicznym. Natomiast jeżeli decydujemy się na wersję najwyższą wyposażeniową, czyli CIS Plus, wtedy mamy do dyspozycji 4 pary wyjść hydraulicznych sterowanych elektrohydraulicznie za pomocą joysticka w kabinie. I jeżeli chodzi o wydajności, z jaką może być podawana tutaj hydraulika, pierwsza opcja to 60 litrów na minutę w obiegu otwartym, druga opcja to 100 litrów na minutę w obiegu otwartym oraz mamy jeszcze możliwość wyboru wydajności 110 litrów na minutę oraz 150 litrów na minutę w technologii tak zwanej load sensing. Niezależnie od tego, z jaką prędkością będziemy jechać bądź jakie będziemy utrzymać obroty silnika, to pompa będzie podawać taką ilość ciśnienia, aby zaspokoić potrzebę np. jakiejś maszyny bądź dodatkowego sprzętu.
nie będzie ona niepotrzebnie, jak to się tak potocznie można by powiedzieć, nabijać ciśnienia, tylko będzie sobie podawać taką ilość oleju, jaka będzie w tej chwili potrzebna, więc też na pewno fajne, przydatne rozwiązanie. Jeżeli chodzi natomiast o kabinę tego ciągnika, to w tym egzemplarzu jest ona 6-słupkowa. No standardowo już, tak się będę może trochę powtarzał z filmu na film, ale mamy te dwa większe słupki z przodu, 4 mniejsze z tyłu. Jest również ta opcja kabiny 5-słupkowej wersji M. Dodatkowo mamy do wyboru kabinę wysoką, z niskim dachem, bądź z dachem przeszklonym, takim tym panoramicznym. Wtedy na pewno fajna opcja jest to przy pracy z ładowaczem czołowym, więc zależnie od potrzeb można się decydować na różne wersje kabiny. Jesteśmy już w kabinie tego ciągnika, jeżeli chodzi o przestronność kabiny. Kabina jest naprawdę szeroka. Na wysokość miejsca również jeszcze jest całkiem sporo, jak dla mnie oczywiście, na 174 cm wzrostu. Natomiast podłoga jest również płaska, ma takie lekkie zaokrąglenia, ale myślę, że można śmiało uznać, że jest to płaska podłoga. Jeżeli chodzi o kierownicę, mamy tutaj w centralnej części na dole blokadę, którą sobie odblokowujemy nogą i możemy już kierownicę sobie przybliżyć bądź oddalić od siebie. Jeżeli chodzi natomiast o fotel, to jest to fotel pneumatyczny marki Grammer. Jest również dostępna opcja fotela premium, natomiast ten dzisiejszy fotel akurat ma regulację kąta. Można sobie obkręcić fotel do 15 stopni, z tego co pamiętam. Można również sobie zmieniać wysokość, na jakiej będziemy siedzieć kompresorem. Jest również ta tutaj dźwigienka od tej amortyzacji takiej do przodu. Jest również tutaj jeszcze schowana, gdzieś ona tutaj, o jest tutaj, dźwigienka od regulacji kąta oparcia. Dodatkowo fotel posiada dwa podłokietniki po lewej stronie wraz z regulacją, tutaj w tym miejscu. Po prawej stronie również mamy podłokietnik wraz tutaj z joystickiem. Do jego omówienia przejdziemy sobie w dalszej części, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o fotel, przestronność i kierownicę. Jeżeli chodzi o układ przeniesienia napędu, to jest tu oczywiście rewers elektrohydrauliczny. Tutaj są po lewej stronie przy kierownicy. Natomiast jeżeli chodzi o przekładnie, mamy do wyboru dwie przekładnie, Quadri Shift oraz Hexa Shift. Jeżeli chodzi o przekładnie Quadri Shift, to mamy wtedy do dyspozycji 4 zakresy i 4 półbiegi, bądź takie te biegi główne, różnie to jest nazywane. Daje to nam wtedy 16 biegów do przodu oraz 16 biegów do tyłu. Natomiast przekładni Hexa Shift mamy do dyspozycji 4 zakresy oraz 6 biegów, co daje nam 24 biegi do przodu oraz 24 biegi do tyłu. Obie przekładnie mogą umożliwić poruszanie się ciągnika z prędkością 40 km na godzinę. Jeżeli chodzi o zmianę właśnie tych półbiegów bądź całych biegów, to zmianę dokonujemy na przykład za pomocą joysticka tutaj po prawej stronie. Tym właśnie tutaj pokrętełkiem takim, taki krótki skok, jest to zmiana biegu. Natomiast dalsze przesunięcie w górę bądź w dół zmienia nam całe zakresy, więc na przykład idziemy sobie na A1, 2, 3, 4, przechodzimy na kolejny, mamy B1, 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. Zmiany biegów możemy również dokonywać tutaj za pomocą przycisków znajdujących się w tym miejscu, tutaj na takim paneliku. Również możemy sobie zwiększać, zmniejszać, jest taki plus, minus. To tutaj tymi przyciskami sobie możemy to właśnie zmieniać. Jeszcze co warto wspomnieć, to przekładnia jest dostępna również z automatyką zmiany biegów. Wtedy ciągnik sam sobie zmienia biegi pod wpływem obrotów silnika bądź jazdy. Też to warto odnotowania, na pewno odciąży chociaż w jakimś stopniu operatora podczas pracy. Jeżeli wspomnieliśmy sobie już o tym joysticku, to jeszcze omówimy sobie, co tutaj mamy. Jest przycisk do uruchamiania z sekwencji na uwrociach. Jest jedna z dwóch pamięci obrotów silnika. Tutaj tym przyciskiem sobie zapamiętujemy obroty, później tylko go wciskamy i obroty już nam się zwiększają, zmniejszają do zadanej wielkości. Druga pamięć obrotów jest tutaj na tym takim paneliku po prawej stronie, jest przycisk do zapamiętywania. Poniżej mamy dwa przyciski do obsługi podnośnika oraz jeszcze mamy dwa przyciski funkcyjne do zaprogramowania. Tu akurat mamy dwie zaślepki, ponieważ jeżeli decydujemy się na najwyższą wersję wyposażenia, to ten joystick może również wychylać się w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu wraz tutaj z przyciskiem z tyłu. Umożliwia to obsługę ładowacza czołowego bądź wyjść hydraulicznych i wtedy tutaj tymi dwoma przyciskami zmieniamy sobie, jakby to powiedzieć, który zawór będziemy obsługiwać joystickiem. To tutaj mamy dwa przyciski od obsługi tych właśnie zaworów, więc wszystko wtedy możemy sobie obsługiwać tym joystickiem. Myślę, że taka przydatna, fajna sprawa. Natomiast na tym paneliku tutaj jeszcze po prawej stronie również są jeszcze przyciski do obsługi podnośnika oraz tu jest jeszcze taki jeden przycisk do włączania automatycznego prowadzenia ciągnika, czyli nawigacji.
Idąc dalej, tutaj mamy gaz ręczny, taka ta przepustnica. Jest taka dźwigienka do regulacji wysokości podnośnika wraz z taką tutaj zapadką. Możemy sobie blokować, dokąd ma dochodzić podnośnik, ale można też przebijać dalej. Tu jest taki charakterystyczny skok w tym miejscu. Idąc dalej, mamy trzy dźwignie do obsługi wyjść hydraulicznych na tyle ciągnika. Dwie z nich są na przykład z blokadą tutaj. Są jeszcze tutaj takie pokrętła do regulacji. Systemów i przycisków do obsługi jest tutaj całkiem sporo, więc idźmy sobie dalej po prawym błotniku. I mamy tutaj kolejno przycisk do obsługi wałka odbioru mocy z tyłu, czyli włączanie, wyłączanie. Tutaj mamy przycisk do automatyki przedniego napędu. Tutaj mamy przycisk do automatycznego wałka WOM, czyli po uniesieniu maszyny na zadaną wysokość wałek się wyłączy, po opuszczeniu się włączy. Tu mamy dwa przyciski do zwiększania, zmniejszania obrotów silnika. Co 10 można precyzyjnie sobie ustawić obroty silnika. Tu jeszcze są przyciski do automatycznego na przykład prowadzenia ciągnika oraz od bodajże, z tego co pamiętam, ładowacza czołowego. Tu jest jeszcze przycisk do wyłączania całego prądu w ciągniku, ten tak zwany hebel, jest on tutaj w tym miejscu. Tutaj mamy włącznik świateł awaryjnych, a tutaj jeszcze jest taki włącznik do obsługi hamulców przyczepy, czyli na przykład możemy sobie zwolnić hamulce w ciągniku i zobaczyć, czy przyczepa na pewno ma zaciągnięte hamulce. To tym przyciskiem możemy sobie właśnie coś takiego tutaj zrobić. I tu jeszcze wyżej mamy 6 przycisków. Pierwszy jest do blokady mechanizmu różnicowego. Tutaj mamy włączanie przedniego napędu. Tu dalej mamy dwa tryby jakby zmieniania biegów. Jest tryb polowy oraz szosowy. I działa to na tej zasadzie, że w trybie polowym możemy sobie zmieniać same biegi, czyli te 4 biegi na jednym zakresie, bądź 6 biegów, zależnie właśnie od skrzyni, na jaką się zdecydujemy. Nie przeskoczymy wtedy o cały zakres przez przypadek na przykład, więc jest to przydatna sprawa podczas uprawy, gdzie na przykład jesteśmy zajęci spoglądaniem za tył ciągnika i nie chcemy przypadkowo przebić całego zakresu, to tutaj możemy sobie to ograniczyć. Natomiast na trybie szosowym możemy zmieniać zarówno biegi, jak i całe zakresy, więc tak to wygląda. Jeszcze tutaj na prawej stronie w obrębie tych przycisków jest przycisk do włączania bądź wyłączania amortyzacji przedniej osi. Natomiast idąc już po słupku kabiny w górę, no to mamy 3 pokrętła do obsługi podnośnika, czyli m.in. szybkość opadania, regulacja siłowa bądź wysokość podnoszenia. Idąc wyżej mamy tutaj taki malutki wyświetlacz, o ile można to tak nazwać. Tutaj takie wyświetlają się różne kontrolki. Jeszcze wyżej mamy kolejne przyciski od obsługi podnośnika. M.in. to są podobne przyciski jak tutaj, na przykład te dwa. Tu jest jeszcze włączanie amortyzacji podnośnika oraz blokada podnośnika na zadanej wysokości, na przykład do transportu. Na prawym słupku są również jeszcze przyciski do wyboru prędkości, z jakimi może pracować wałek odbioru mocy. Idąc jeszcze wyżej, na górze kabiny mamy radio oraz pokrętła do obsługi klimatyzacji oraz nawiewów, regulacja temperatury, włączanie, wyłączanie klimatyzacji. W opcji jest dostępna również klimatyzacja automatyczna. Możemy się również zdecydować na filtr węglowy kabiny, jeżeli chcemy na pewno się tak już zabezpieczyć całkowicie od substancji, na przykład podczas pryskania, to też jest taka opcja. Filtr węglowy również jest dostępny. Na lewym słupku kabiny natomiast mamy 12-woltowe gniazdo zapalniczki. Są dwa przyciski do obsługi świateł. Wyżej mamy włącznik światła ostrzegawczego oraz jeszcze są również dwa przyciski od świateł. Boczne szyby ciągnika są uchylne. Możemy je sobie tutaj otworzyć. Są one również zaokrąglone, więc możemy wpuścić sobie dodatkowe świeże powietrze, otwierając te szyby. Jest taka opcja. Co tu jeszcze można wspomnieć? Powiemy sobie o schowkach. Tutaj mamy taką półeczkę, na przykład na telefon, bo jest blisko gniazdo 12-woltowe, więc też to na pewno na plus. Tutaj są takie jeszcze mniejsze wnęki na różne rzeczy. Mamy fotel pasażera. Pod fotelem pasażera mamy miejsce na klimatyzowany schowek. Możemy sobie schować tu na przykład jakąś butelkę, kanapki. Przydatna sprawa podczas pracy, w lato na przykład. Jeszcze będąc w temacie właśnie takich schowków i gniazd, to tutaj warto wspomnieć, że po prawej stronie, tutaj za konsolą, mamy 3-pinowe gniazdo elektryczne oraz jest jeszcze takie jedno gniazdo elektryczne innego typu. Oprócz kierownicy skórzanej, to mamy tutaj dwie manetki po lewej, po prawej stronie. Jedna jest od obsługi świateł, kierunkowskazów, sygnału dźwiękowego, druga od obsługi wycieraczek. Podobne rozwiązanie jak w samochodzie. Tutaj mamy pokrętło wraz z przyciskiem do obsługi komputera. Tu powyżej mamy jeszcze też jeden przycisk do obsługi tutaj komputera w centralnej części i bezpośrednio przed kierownicą
Jeszcze wspomnę tylko o tym, że wraz z regulacją kierownicy tutaj to wszystko, o czym sobie mówimy, przybliża się do operatora. Po lewej stronie mamy wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, powyżej mamy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku, po prawej mamy obrotomierz, pomiędzy tymi właśnie wskaźnikami mamy dwa wyświetlacze, damy sobie zapłon, żeby tu było widać to wszystko bardziej. Na dole mamy zegarek, natomiast na górze pokazywana jest na przykład aktualna prędkość ciągnika, bieg jaki mamy, ilość przepracowanych godzin, czy prędkość z jaką będzie pracował wałek odbioru mocy, czyli jaki tryb mamy ustawiony. A także tutaj jeszcze mamy taki podświetlany wskaźnik aktualnego ciśnienia w układzie pneumatycznym ciągnika. I tu jeszcze z tego co teraz zauważyłem, po włączeniu zapłonu pojawił się taki wskaźnik poziomu płynu AdBlue w zbiorniku. Jest tutaj on taki podświetlany na niebiesko przy wskaźniku poziomu paliwa. W górnej części kabiny natomiast mamy jeszcze otwierany szyberdach. Otwiera się on w ten sposób. Unosi się on naprawdę bardzo wysoko, więc na przykład w lato podczas pracy, gdy sobie go otworzymy i on jest otwierany właśnie w tą stronę, to na pewno dużo powietrza będzie kierowane do kabiny i widoczność jest tutaj naprawdę duża po otwarciu tego szyberdachu. Tu możemy sobie go również zamknąć. Oczywiście jest roleta przeciwsłoneczna w tym miejscu. Przejdziemy sobie teraz do omówienia wyświetlacza po prawej stronie. Przejdziemy sobie do pierwszego z wyświetlaczy. I mamy tutaj pokazywane informacje po zresetowaniu. Takie można sobie ustalić, na przykład co jedną zmianę pracownika, bądź jakieś dłuższe okresy. I będzie tu pokazywane m.in. ile traktor pracował minut bądź godzin, ile metrów, kilometrów przejechał. Jego spalanie, ilość przepracowanych hektarów, spalanie na każdy hektar, na każdą godzinę pracy oraz spalanie w litrach na hektar. Tutaj pokrętełkiem możemy sobie przejść do drugiego ekranu i tutaj wyświetlane są te same informacje, o których powiedzieliśmy sobie przed chwilą, tyle że od początku, odkąd ciągnik powstał, to one się tutaj zbierają, jest to taka, można powiedzieć, baza danych. Tutaj przyciskiem Escape możemy sobie na przykład przejść do wyświetlacza tego takiego głównego. I przechodząc do omówienia tutaj wyświetlacza, na prawym słupku to ta duża N-ka taka na białym tle. Służy ona do pokazywania aktualnego przełożenia przekładni. Poniżej mamy pokazywaną aktualną prędkość ciągnika. Poniżej jest informacja o prędkości wałka odbioru mocy. Obok niego jest wskaźnik pokazujący, na jakiej wysokości mamy podnośnik. Tutaj zwiększam sobie tą dźwigienką na paneliku i jak widać ten taki wskaźnik sobie przeskakuje. Obok również jest jeszcze wskaźnik od podnośnika. Poniżej mamy cztery miejsca podpisane F1, F2, F3, F4 i są to miejsca, na których podpisane są tutaj przyciski z joysticka, funkcyjne, zaprogramowane, to pokazuje co który przycisk może robić. Idąc dalej, ta żółta N-ka na tle czarnego ciągnika pokazuje nam, w którą stronę mamy skierowaną dźwignię rewersu, czy jedziemy do przodu, czy do tyłu. Na samej górze natomiast po lewej stronie ta czwórka z taką strzałką pokazuje maksymalne ograniczenie do przełączania biegów przekładni. Obok jest wskaźnik pokazujący, czy korzystamy z automatycznej opcji przełączania biegów oraz mamy jeszcze taki wskaźnik aktualnie pokazujący tryb pracy przekładni w trybie polowym. Po wciśnięciu na tryb szosowy zmienia się na ikonkę drogi. Są to te dwa tryby, o których mówiliśmy sobie wcześniej, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten system informacyjny po prawej stronie, na prawym słupku kabiny. Jeszcze wspomnimy sobie o takiej dodatkowej funkcjonalności jak ciągnika. Mamy tu m.in. możliwość zatrzymywania się bez konieczności wciskania sprzęgła. Możemy samym hamulcem się zatrzymać. Jest to tak zwany system Smart Stop. Możemy doposażyć ciągnik również w systemy precyzyjnego rolnictwa ze zmiennym dawkowaniem. Jest również możliwość zamontowania nawigacji ciągnika. Ciągnik współpracuje również z maszynami z wyjściem IsoBus, więc ten standard też tutaj obowiązuje. Tutaj jest taki też spornik na dodatkowe wyświetlacze właśnie od tych różnych systemów. Więc jeżeli chodzi o takie te najnowocześniejsze nowinki techniczne, to ciągnik jest do nich dopasowany, można go doposażać w takie rozwiązania. Przejdziemy sobie teraz chyba do najciekawszej części odcinka, czyli przejedziemy się tym ciągnikiem. Hebel mamy włączony, ciągnik jest na zapłonie, uruchamiamy sobie silnik. Hamulec ręczny na dół. I tak, mamy na zakresie C1, przebijemy sobie na A1. Ściszę sobie tylko radio. Tryb przekładni polowy. Mamy zakres A1. Rewers do przodu. Ruszamy sobie.
No, najniższy zakres, więc ta prędkość nie jest też jakaś tam, powiedzmy, wysoka. A 4. Przechodzimy sobie dalej. B1. B2. Tu po uruchomieniu pojawiła się nam jeszcze kontrolka, czy kontrolka, taki wskaźnik B1 z taką strzałką. Jest to bieg używany na uwrociach. I tak, zmienimy sobie teraz może biegi tutaj, tym przyciskiem. Na tej konsoli również to wszystko działa. Tak, zakręcimy sobie teraz. Zatrzymamy się. Dźwignia rewersu do tyłu. I tak, zobaczymy sobie zakres D1, nie, D może nie, ale na B2, ruszymy sobie do tyłu, również bez problemu, B3, B4, zbijemy sobie na B2 i jedziemy sobie do przodu teraz, B3, B4 i damy na C, C1, C2, C3, się zatrzymamy, bo kończy nam się kostka. I tak, z C1 sobie ruszymy do tyłu. Ciągnik też bez problemu ruszaj z tych większych zakresów. C2. No myślę, że o takich rzeczach jak to, że jest niski poziom głośności w kabinie, no to praktycznie można tak powiedzieć, że nie ma co wspominać, bo jest tu naprawdę cicho. Tak, zatrzymamy się i tak, zmieniliśmy teraz tryb. Tak, cofamy sobie teraz do tyłu. Idziemy sobie do góry. Teraz B2, B3, B4. Jeszcze sobie teraz tutaj pojedziemy może troszkę szybciej, o ile warunki pozwolą. C1, C2, C3, C4, może zdążymy na D i D1, D2. Ale też nie będziemy szaleć. Od razu zobaczymy zwrotność ciągnika. Tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o zwrotność. I teraz tak, maksymalnie koła skręcamy. Ruszamy sobie B3, B4. C1, C2. To tak to się prezentuje. Jeszcze zaraz się zatrzymamy, to zobaczymy sobie te pamięci obrotów silnika. No i tak, zatrzymujemy się. Ciągniemy sobie hamulec. I tak. Mamy drugą pamięć obrotów, tu jest 1360, tutaj na lewym panelu. O, zmniejszamy sobie co 10, jedno wciśnięcie zmniejsza co 10. Na przykład mamy 1200, 1190 akurat, przytrzymujemy sobie. Zapiszczało, mamy pamięć obrotów. Obroty schodzą do 760, przycisk i 1190 zapamiętane wcześniej. To samo robimy tutaj pierwszą pamięcią obrotów. Też możemy sobie to zmienić. No i cóż, tak to się prezentuje. Myślę, że większość tutaj rzeczy takich sobie już omówiliśmy. Przejechaliśmy się też. Można zauważyć, jak ta przekładnia działa w praktyce, więc myślę, że co, przechodzimy do podsumowania. Ciągniki klas Arion z serii 400 to ciągniki na pewno mocno przemyślane pod względem budowy i kwestii technicznych. Posiadają również wiele ciekawych systemów. Myślę, że na pewno jak na dzisiejsze standardy to ciągnik można uznać za nowoczesny. Na pewno jeżeli ktoś się na niego zdecyduje, to w gospodarstwie będzie się nim na pewno bardzo przyjemnie pracować. Myślę, że ma on już takie gabaryty i taką moc, że powinien dobrze spisywać się jako główny ciągnik w nieco takich mniejszych gospodarstwach. Oczywiście w większych również znajdzie on swoje miejsce.
Zachęcam również do osobistego zapoznania się z tym ciągnikiem, ponieważ wygląda on naprawdę dobrze. W kabinie również jest wiele tego wszystkiego, więc zachęcam jak najbardziej do osobistego zobaczenia tego ciągnika. I na ten moment chciałbym też podziękować firmie Agromash z siedzibą w Domaradzu za użyczenie tego właśnie ciągnika do nagrania tej prezentacji. Link do strony internetowej tej firmy znajduje się w opisie tego filmu. Firma ta jest dealerem m.in. marki Klas. Tak jak widoczny na przykład tutaj Klas Trion też jest dostępny na placu, więc można sobie zobaczyć na pewno. W tym odcinku natomiast to już wszystko. My widzimy się za tydzień. Tymczasem zachęcam do zapoznania się z innymi filmami na tym kanale, z innymi ciągnikami w podobnym przedziale mocy. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.